Kolejny odcinek Urokio Tokio Baby. Ja was witam, ludziska. Dzisiaj zaczynamy naszą przygodę w Luigi's Mansion 3. Dokładnie, tak jak widzicie, człowiek nie tylko żyje grami takimi jak Crash Bandicoot czy Spyro the Dragon. Znacie mnie, uwielbiam platformówki, no i też uwielbiam, jakby nie patrzeć, cały branding i całą historię związaną z Mario. Ale mam też bardzo dużo pozycji, które chciałbym nadrobić i jedną z nich jest właśnie Luigi's Mansion 3, które dzisiaj ogramy. Akurat dobrze się składa, ponieważ w tym roku ma jeszcze wyjść reedycja Luigi's Mansion 2 Dark Moon, które oryginalnie zostało wydane na Nintendo 3DS-a, więc jest szansa, że z tego też będzie jakaś seria. Tak więc, drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych fajnych serii solo na tym kanale, koniecznie teraz zasubskrybuj ten kanał wraz z dzwoneczkiem. I zostaw łapkę w górę, jeżeli lubisz Mario, a tutaj poniżej w sekcji komentarzy zostawcie komentarz o treści hashtag Luigi dla zasięgu. I jak widzicie, jesteśmy już w menu gry Luigi's Mansion 3, ogółem trochę dziwnie zaczynamy naszą przygodę z Mario, bo zamiast jakiś Super Mario Odyssey czy coś innego, to zaczynamy od tak zwanego zielonego Mario, czyli właśnie Luigi'ego. Ale bardzo ciekawi mnie ta gierka, chcę zobaczyć, czy ona mi przypasuje, czy wam przypasuje. To jest oczywiście i zupełnie inne podejście do całej serii Mario. Dobra, więc zacznijmy. Tutaj mam jakieś DLC przy okazji, ale myślę, że zaczniemy sobie od story. Nowa gra jak najbardziej. Czy chcesz zacząć nową grę? Oczywiście, że tak. This game saves. Dobra, to się samo aktualizuje. Save. Super, nie ma problemu. Loading. No i dobra, jaka to będzie w ogóle historia? O co tutaj chodzi? Bo Luigi's Mansion 1 z GameCube'a i Luigi's Mansion 2 z 3DS-a mnie ominęło. Ciekawe, czy tutaj jest jakaś historia łączona? Czy to wszystko jest byle jakie? No ale dobra, jedziemy sobie autokarem. Tak przynajmniej myślę, że to my. I to pewnie jest ta rezydencja, to jest ten mansion. O, Toad prowadzi! O, jak milutko. Jak fajnie, jedziemy, tam Mario był, Peach widziałem. Wow, co się dzieje? A gdzie my jesteśmy? Czy my siedzimy koło Toadów? Nie. Toady się tutaj wyraźnie bawił piłką. A, oczywiście, że Luigi śpi, jakże inaczej. O, biedny. Ale co ty masz w tej skrzynce? A, nie po... O, piesek. Ej, to jest duszko piesek. Yo, witaj. Coś masz dla nas, co to jest? Okej, jakiś list. Jak zazwyczaj Mario dostawał od księżniczki Peach na przykład list, to tutaj co my mamy? Ojoj, pogłaśćmy go! Tak, a i słodka psinka fajna. A on w loadingu był, jego ikonka, no tak. I co, i docieramy pewnie? No i zapewne tak, bo już widać, jak się cieszą. I? Jak wjechał! Haha, ten autokar! Dobra, parkujemy. Widać, że to jest księżniczki Peach, bo jej koronka tutaj jest. Jaha! Yahoo! Wszyscy zadowoleni. O! A to wszystko księżniczki Peach chyba, tak? Cały ten bagaż. Chyba tak, najwyraźniej. Oj, te matoły, te toady matoły. Dobra, Luigi'emu starczy jedna walizka i to wszystko. Yeah! To ty śpiący jesteś, widzę. Jezu, jakie to jest głupie. No, ta niezdara Luigi, jak on sobie tutaj z duchami poradzi, o to jest pytanie. No, aui, zaui, ale to jest rezydencja duża. To wszystko będzie się działo tutaj, w tym oto właśnie miejscu. Och, dokładnie. I co, i zabieramy się za gameplay, czy to jeszcze... Już chyba za gameplay bezpośrednio. Dobra, spoko, okej, czyli przyjeżdżamy tutaj całą ekipką. Nie ma problemu. Tu. Się cieszysz? O, piesek. Dobra, spoko. Tu. Witamy. O, dobra. Tu przygotowane wszystko dla nas jest. Z miejsca od razu. Ej, fajnie. Fajnie to wygląda. Hihihihi, tak, dokładnie. O, już możemy działać, możemy grać. Witaj, piesku. Dobra. Co tutaj mamy na sam start? To jest hall. Okej. Witaj, Mario. Mogę z tobą pogadać? Mogę najwyraźniej. Jom! A ty chcesz zjeść tort? A, nasza psinka oczywiście się zjadła. O, dogi! Szkoda, że nie roki dogi. Dobra, czyli pewnie będzie to się wszystko powtarzać, skoro dalej mogę z tobą rozmawiać. Okej. Co tutaj w lewo jest?
prezenty! Ej, chcę jakiś prezent. Wszystkie mogę otworzyć? Nie. A w ogóle jaka muzyka fajna leci tam w tle. To jest jakaś wersja oczywiście Mario. Co to był za iksik? Czy mogę porozmawiać? Chyba o to chodzi, żebym porozmawiał z tobą. Ja osiemka. Czy coś w czymś pomóc? Okej. Mam nadzieję, że nic sobie się tutaj nie wydarzy. No, chcę, żeby to wszystko perfekcyjnie było, tak? Dobra. Okej, cała załoga tutaj. Chcę, żeby nasze wakacje były idealne, postarają się i tak dalej, i tak dalej. Tak w wielkim skrócie to oczywiście tłumaczę. Biegać nie mogę, nic więcej nie mogę. Dobra, piesek za nami biega. Tu biedne Toady sobie tutaj nie mogą poradzić z tymi walizkami. Ile typowa księżniczka Peach musi ze sobą nosić rzeczy? O, no i proszę bardzo. Przepraszam was? Mam nadzieję, że sobie poradzicie. No właśnie, Peach, o ciebie tutaj chodzi. Czemu ty tego tyle tutaj przywozisz? Ten hotel jest duży, Luigi. Jest pięknie udekorowany również. No mamy farta, że jesteśmy tutaj tak w skrócie po prostu. Okej, spoko. To się ciesz. Ja na razie się nie cieszę, chociaż no wiadomo, co tutaj będzie się działo. Witaj, kolego. Czy chcesz mi dać jakieś jedzonko fajne? Okej, poczuł się komfortowo, czy chce jakiś próbek jedzonka? Nie, to widzę, że tutaj nic takiego ciekawego na razie nie będzie. Dobra, to tutaj oni bronią pewnie, żebym na razie nie mógł za dużo poeksplorować, tak mi się przynajmniej wydaje. Zatem co? Na górę nie, chyba tutaj muszę z recepcjonistą porozmawiać. Witaj, recepcjonisto. Wyglądasz zadziwiająco szczęśliwie albo przerażony, nie wiem. Witajcie, goście, w Last Resort, czy jesteście gotowi? Żeby... no, iść dalej po prostu. Jezu! Zły przycisk kliknąłem! Nie mogę się zawsze przyzwyczaić do tych przycisków z Nintendo. Kurde. Tak! Jestem już gotowy. Thank you! Okej, mamy cutscenkę. O! Witaj, kim jesteś właścicielką? Helen Gravely! A, właścicielka hotelu, okej. Okej, ty jesteś ucieszona, że my tutaj jesteśmy, super, fenomenalnie, na pewno jesteś tą złą. Tak podejrzewam, że ona jest tą główną złą. Będzie złym bossem. Okej, jestem zmęczony, tak. O, wskażesz mi nasz pokój hotelowy, okej. Mamy się nie martwić o bagaż, spoko. Dobra. Co mi tam kot robi w tle? Kot! Halo! Super, wszystko to są głównie księżniczki Peach rzeczy. A, jesteśmy VIP-ami, okej. Dobra, okej. Czemu... No właśnie, pudrem tak przed naszym nosem robisz. What the fuck, why? Okej. Kurde, kot akurat mi musi przeszkadzać. A nie mogę tego zatrzymać. O, widziałem ten wzrok. Widziałem, ona coś szykuje na nas. Absolutnie. Jedziemy sobie na górę. Czemu ona musi nas odprowadzać? Jakby czuję się za milutko dzięki temu, to jest podejrzane. Mario, Luigi i Peach... pokoje wasze są tutaj, dobra. A i są też pokoje dla Toadów. Okej. Okej, spoko. Czyli Toady sobie idą do innego zupełnie skrzydła w takim razie. Bye, bye. Okay. Bye. 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 Night, night. Night, night. Night, night. Okej. Okay. I my z Psirką idziemy sami. On się teleportował od tak, czy jak? Czy o co tutaj chodziło? Zapewne się teleportował. Okej, okay, nie będę narzekał na to. Dzień dobry, witamy. Dobra, już jestem, musiałem kota wygonić. Podgłośniłem sobie jeszcze troszeczkę, żebym ja też więcej słyszał, bo jestem przyzwyczajony do tego, że takie Mario Kart jest naprawdę bardzo głośne. Co my tutaj mamy? Co, jakieś gwiazdeczki są? A, to jest toaleta, okej. Okay. Cześć, piesek, siema. Coś mogę tutaj zrobić? Czy nie za bardzo? Mogę się umyć? A, po prostu pogłaskać, znaczy niby pogłaskać pieska, no nie pogłaskać, ale dostać od niego lizu. Wyścigać się mogę? Wysrać? Nie, okej, super. Znaczy będzie ta sama animacja, tak podejrzewam? Tak, dobra, czyli nic ciekawego, tu po prostu będą zestawy amunicji, te animacji. Jakie amunicji? Animacji. Czemu ten grzejnik się tak ruszał? Ja mogę tak ruszać propami w tej grze?
Ej, jakie to zaawansowane, cały bukiet kwiatów rozwaliłem. A do szafy jak się O, jaki jumpscare. God damn it. Otwieramy jakiś prezent? Albo szufladę sprawdzamy. Nie, nic tutaj nie ma. Dobra, co nam pozostało? Chyba już iść spać, ale tutaj jasno jest. Masakra, to my mamy od strony zachodzącego słońca najwyraźniej. Uff, time to rest? O, tak, idziemy spać. I kolejna cutscenka, moi drodzy. No, na początku gra będzie raczej nafaszerowana cutscenkami. Nie ma co tutaj się dziwić. O, nasza latarka. Oczywiście, że przyda się. Do ciemności. No właśnie mnie to ciekawi, czy to jest jakaś kontynuacja Luigi's Mansion 1 i 2 w takim razie, czy jak? Że Luigi już wie, jak tutaj walczyć z potworami? Kurczę, nie wiem. Ale mamy pieska. I piesek się cieszy, z psiakiem idziemy spać. Co będziemy czytać? A! No oczywiście, że nic nie będziemy czytać. No cóż, no psinka też idzie sobie spać. Okej, okay. Zy. Fenomenalnie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie Mario. I Luigi, i Peach, i Toada. O, Peach właśnie, dzień dobry. Okej, okay, sam środek nocy. No cóż za zaskoczenie. Hello? Będziemy to sprawdzać? Oczywiście, że tak. Dobra, jakie to jest sterowanie? Bo ja słyszałem, że tu jest jakieś dziwne sterowanie na zasadzie lewą... W lewym padziku chodzę lewą gałką, prawą... Okej, okay, w taki sposób, odwracam się... Dobra, będę musiał się nauczyć, będzie to ciężkie sterowanie. I co, mam stąd wyjść? Najwyraźniej mam stąd wyjść, pewnie coś się zadziało na korytarzu. Oho! Wow! What is this? Co to się dzieje? O, wszystko się na ciemno zamienia. To tak ma być? Chyba tak. Dzień dobry. Tutaj coś będzie? W tej klapie? O, super, tak. A już myślałem, że stracimy tą czapkę. Tutaj sprawdzać? O Jezu, ale to jest ciężkie. Ciężkie sterowanie. Coś innego na razie nie, tylko gałki i ewentualnie wciśnięcie czegoś. Yo. Siema. Gargulec jakiś? Coś tu? Nie. Ja podejrzewam, że... Okej, balony poleciały, że dopiero zacznie nas teraz coś gonić. Chodźmy do Mario zobaczyć. Mogę to otworzyć? Walizkę? Nie. Może Mario coś będzie wiedział. No to Mario jest zawsze ekspertem w ratowaniu księżniczki Peach. I Mario zniknął. Mario, ile żaru pizzy. Ja cię kręcę. Mario. Co mogę tu sprawdzić? Szufladkę? Nie, o! Pieniążek! Ej, super. Ja już zbieram jakieś pieniążki w takim razie? Nie wiedziałem nawet. Coś tu będzie? Dzień dobry. Nie, nie mogę wyjść. To ja podejrzewałem, że coś będzie w szafie. A nie, nic. Tak zupełnie nic. A tutaj? Ach, tylko zakurzone. Czapka jego? A czemu to jest niby czapka Mario, ale Elka? O kurde. O, się przestraszyłem, no co to ma być? Nie dojadł pizzy jeszcze po sobie. Nie, no to tutaj absolutnie nic nie ma. To my musimy iść, widzowie. Może do innego pomieszczenia, może właśnie do pomieszczenia Peach. Okej. Okay. Czyli tak gałką to... Okej. Już powoli zaczynam kapować to sterowanie. Dzień dobry. 501. Coś tu będzie? Niby saving mam. A to jest księżniczki Peach, okej. Okay. Czy w łazience może coś? Nie, do łazienki ja nie przejdę. A ta fizyka śmiesznie tutaj czasem działa. Jakieś ptaszki? Się Luigi oczywiście boi. Kto tutaj pozostawiał takie rzeczy? O! Dobra, tego trochę było. Kto tutaj pozostawiał te rzeczy? O co chodzi? Tu jeszcze jest zaparzona herbatka, wydaje się ciepła. No i dalej nikogo nie ma. To co, w takim razie idziemy dalej? A nie, zaraz. O! Jesteśmy na piętrze piątym, dobra, czyli pomieszczenia zaczynające się na 500 to jest piętro piąte. To musimy zapamiętać. To co, idziemy sprawdzić, co tam jest? No, ja myślę, że tak. Oho! No witam! To ta nasza właścicielka tego resortu całego, The Last Resort.
Helet Gravely, absolutnie nie zapamiętam. Najbardziej oczekiwanym VIP. Okej. Okej, takie żarciki. Takie żarciki o duchach, o śmierci i tak dalej, i tak dalej. O, ty oczekiwałaś nas tutaj. Okej. No, tłumacz się. Aha, inspiracja? Okej, jesteś fanką jego? Ale kogo? A, mnie. Czy jesteś moją fanką? Co? To ty po prostu... O! Ale duże Boo! To jest duszek Boo, King Boo! King Boo! Ale ona to jest King Boo, czy King Boo to jest obok? Co jest? Wydostał się, dobra. Aha, ona go uwolniła, tego King Boo. O! Tak to rozumiem. Mhm. I on się chce zemścić na nas, to pytanie... Pytanie, czy on nie jest na przykład z poprzedniego Luigi's Mansion w takim razie? No i chce nam popsuć plany wakacyjne, dobra. Rozumiemy teraz. O! Trzy tołdy Mario i Peach. O no, właśnie! Co my będziemy musieli teraz zrobić? Okej, jeszcze jest jedna ramka z obrazem. Oczywiście, że to my musimy. Czyli dobrze rozumiem, że wszyscy nasi tutaj kumple, Mario, Peach i Toady, zostali zamknięci w takich obrazach. O, dobra, musimy uciekać. A to wszystko, to drzwi to wizja? Nie. Nie, musimy po prostu uciekać. On chce nas zamknąć w obrazie. Dobra, uciekamy. Do, nie wiem. A nasze pomieszczenie zniknęło, to do wentylacji? Skakujemy. Znaczy, nie, to nie jest wentylacja, to jest od śmieci. Nie. Nie, dawaj, skacz Luigi. Skaczesz. No, zmieść się, brawo. Brawo, udało ci się. Oj, tylko pytanie teraz, na które piętro my spadniemy? Luigi's Mansion 3. Oczywiście, że tak. Ach, dobra, ale to będzie przygoda. To będzie tutaj zbieranina bardzo różnych itemów chyba. Będziemy eksplorować każde piętro, praktycznie każde pomieszczenie. Nie wiem, czy tą grę zrobię na 100% jeszcze. Jeżeli zrobiłem na 100%, no to raczej będziecie mieć na przykład w tytule, czy w opisie. Jeżeli nie, no to po prostu nie. Loading. Okej, na razie gra zapowiada się całkiem okej. Witaj, piesku. Yo. Yo, pozwolisz, że się napiję? Jezu, to gadanie Luigi'ego dziwne. Ale tu się itemy świecą. Ja cię kręcę. A to z tyłu się świecą, to jakbym mógł je podnieść chyba. Czy nie? Dobra, gdzie my jesteśmy? My chyba jesteśmy na samym dole w takim razie. O, mamy życie 99. Teraz pytanie. Guide settings? Nie, nie chcemy tutaj nic. Ani rekonektować. Czy jest jakaś mapa? Chyba na razie nie ma żadnej mapy. Ale tutaj widzę, że są jakieś monety. Okej. Okay. Tylko, że tych monet nie mogę podnieść. O, kolejne te spadły. Yo. A to ja nic nie zrobię. Ja na razie mam tylko latarkę. I tylko mogę X-a wciskać. Wow. Bąbelki, okej. Okay. Może coś stąd wypadnie? Oczywiście, ej, super. Trzy monety. Czy to jest dużo? Nie wiem. Na razie nie wiem, czy to jest naprawdę jakaś sensowna wartość. No, jedna moneta, pewnie tutaj kolejna, jakby, czy jest sens teraz, żebym to wszystko zbierał? Chyba nie. O, super, ręczniki same spadają. Dobra, Luigi, musimy iść. Musimy iść, coś tu jest. Ej, ja to chcę, co to jest? Why? Czemu ja nie mogę tego podnieść? O, piesek nasz, no chodź z nami tutaj, nie strasz mnie tak. Ty jesteś na razie bardziej przeszkadzajką, kolego. Będziesz grzebał teraz tutaj w koszu? I co tu znajdziesz? O, dwa donuty! Ej, ja bym zjadł, mogę? A, mogę otworzyć drzwi co najwyżej. O, jesteśmy w parkingu. Na parkingu, to jest garaż ten. Okej. Okay. Co możemy tu znaleźć? Ja tam widzę dziurę jak coś, ale...
Coś tu będzie ciekawego? Szczur! O, okej, czyli tykanie różnych rzeczy tutaj ma sens. Ale tu nie przejdę, obviously. Tykanie różnych rzeczy ma sens. Czy to jest duża mamona? Tak, to jest po dyszce. Ej, dobra, czyli jeden to jest mało. Ale ja tego nie wyjmę raczej. Nie, 20 dostałem. Wow. A tu kolejne jest, się wysypało. Nie mogę tego wziąć. To pewnie jakimś narzędziem później będę mógł to rozwalać. Dzień dobry, mogę otworzyć. O, ale hajsiwa. Ej, lubię już to, jeżeli to jest gra pod tytułem zbieramy hajs, tam coś jest, jakiś kryształ. Już widziałem zielony wcześniej. Jeżeli to jest gra pod tytułem zbieramy hajsiwo i tak dalej, to ja lubię. Oj, lubię. Lubię zbierać w grach. Dajcie hajs. Ach, nic nie ma. Mogę wrócić się, ale chyba nie powinienem, bo nasz doguś poszedł tam dalej. Ty szczurku głupi. Coś tutaj będzie jeszcze? Chyba nie. Jakby... Też wydaje mi się, że nie muszę aż tak na razie eksplorować tego i tamtego, bo nie mam odpowiednich narzędzi do zbierania rzeczy. No, to było raczej oczywiste, że tutaj nasz piesek będzie Luigi, ty klapo. O! Co to będzie? Coś nam się przyda? A odkurzacz! Przecież tak, do wciągania duchów! No tak, przecież było w innych Luigi's Mansion. To akurat kojarzę, no przecież z tego jest znane Mario. Znaczy, Luigi's Mansion jest znany. Z tego jest znany Mario, tak. Oj, ty się tak nie cieszysz jeszcze, Luigi. Bo tutaj to, wiesz, jeszcze duchów nie było pełnoprawnych, z którymi będziemy walczyć. O. Okej. Okay. Czyli muszę klikać A, żeby go wciągać, tak? Nie. A nie. Okej, okay, ZR, żeby wciągać. Dobra, wciągamy cię. Okej, okay, czyli funkcja wciągania jest. A co to jest odpychania? Dobra. Czyli na logikę spoko. A co? O! Co ten atak zrobił? ZL i ZR, dwa pompery. Uff. Okej, okay, czy czuję się komfortowo z tym, co się nauczyłem? Myślę, że tak. Chyba nauczymy się bezpośrednio w praniu, jak będziemy grać. Ale co to był za ruch, że wszystkim tutaj potrząsnęło? Ej, kolego, nie idź na kolejne piętro bez nas. Dobra, czyli co, teraz będę mógł sobie tak wciągać? Chyba tak. Będę mógł sobie tak ciągle zbierać jakieś rzeczy. W takim razie, o, ale tu jest, o! To jest ciężkie sterowanie. O kurde, o, tutaj mogę coś. Mogę? Czy popchnąć? Aha, to jest takie... Nie, zaraz. Co to robi? Taka latarka, to jest oślepienie? O! Trzy aż! Dawaj, szczur. A mogę stąd coś wyssać? No oczywiście, że mogę. No dobra, to sterowanie jest jeszcze takie do nauczenia się, widzowie, naprawdę. Oj, to musielibyście sami sprawdzić. Stąd na pewno, dobra, rzeczy mogę sobie zabrać. I w taki sposób mogę zabić szczury. Oryginalne. A czy w drugą stronę... A dobra, jeszcze tutaj wessę go. A widzę te pieniążki tam. Ale to jest ciężkie! No dawaj. A to nic nie dało. No, z tej dziurki. Dobra, czy w tą stronę odpychanie działa? Nie, to muszę wciągnąć. O Jezu! I co, i to nic? Wow, ja myślałem, że tutaj podostaniemy trochę rzeczy. Dobra, poproszę te pieniążki. O, lepciana! O! O, ja to przez 300 chyba siana dostałem. Ale pięknie, dobra, nie ma co. To był bardziej dla mnie taki test, żeby ogarnąć co i jak. Czy mogę... to sobie wziąć? Tu płachtę? Chyba nie. Ale mnie teraz bardziej ciekawi, co tutaj. O, wciągnąłem. Ej, ładnie. Sztabka! No i dobra, i to jest to. Ładnie. Co tutaj? Z tą pokrywą. Chyba nic. Chyba nic. A...
taki sposób? A nie, to jest ten sam ruch, okej. To ja chyba w takim razie powinienem się wrócić? Najwyraźniej. A ład, szczury biją! Oj, tutaj jeszcze było. Ile itemków. Dobra, idziemy sobie stąd, nie ma co marnować czasu, bo to już troszeczkę tu siedzę na tym głupim parkingu. Idziemy dalej, zdobyć rzeczy. Czy to jest... kryształ? Czy nie? Jakby nie wiem, czy mogę to zdobyć? Chyba nie najwyraźniej, ale te kryształki to pewnie wydaje mi się, że będę zbierał później. Jako jakaś znajdźka. O, weźmy sobie z tej dziurki może. Czy nie? Czy nie mogę? Nie, chyba nic nie mogę. Chyba, że później jakieś kolejne narzędzia będę brał. O, żyćko, dziękuję. Jesteśmy na minus 1. B1 to jest minus 1. Ej, tu pieniążki rosną. Oho, to ja poproszę. Dajcie, jak najbardziej. I czy tutaj coś mogę kliknąć? Aha, sam Luigi mi tutaj podszedł. O, super! Dobra, czyli wchodzimy do środka. Ale będzie ciężko mi się przyzwyczaić do tego. Co my tu mamy? Co to jest za... automat jakiś? I don't fucking know. Dobra, chyba wszystkiego o tak nie będę mógł zbierać. Od tak nagle. Ale jest jakaś skrzynia, bardzo chętnie otworzę. Co tu mieliśmy? Bo... O, ile hajsu! Uwielbiam, na pewno coś tu jeszcze przegapiłem. Nie? Dobra. A tutaj, o, ja cię kręcę. Ale pieniążków, ty... Ciekawe, co za to będę mógł kupować, czy jakieś upgrade'y do tego odkurzacza? Nie wiem. Ale bardzo chętnie się dowiem. Zbierajmy wszystko. No dawaj! A, zapomniałem, że Luigi nie umie skakać. Dobra, czyli tu chyba na razie wszystko, nie przejdziemy sobie dalej. To co? Winda w takim razie. No nic innego mi nie pozostaje. Ej, tu kryształ jest. Okej, nie przejdziemy dalej. A zaraz, a tutaj w końcu mogę coś, czy nie? Bo to się tak świeci. O! O! O, to ja tak nie wiedziałem, że się da. No dobra, aż tak nie będę zbierał tych monetek, bo to są jedynki. Ej, piesku. A, no tak, zapomniałbym. Ej, dobrze, że mi gra podpowiedziała. Dziękuję, to ja głupi jestem w takim razie. Tylko jak tutaj na dół wejść? O ile się da. Nie wiem, chyba nie będę mógł. Jesteśmy na 1, tak? O, czyli od razu cały parter ominęliśmy? Byliśmy na minus 1. I don't know. W ogóle gdzie powinniśmy iść? Chyba po prostu na razie przed siebie. Ja to jestem psuja. Ja równie dobrze właśnie mógłbym coś takiego robić. Tylko bez przerwy. Patrzcie, psium i wszystko się potłucze zaraz. Dobra, no nie ma co. Nie ma co, leci. Ej, zaraz. Ja tutaj coś widzę, że to jest kryształ? Oczywiście, że to jest kryształ. Tylko co mogę zrobić z nim? Rozbujać jakoś? Albo wciągnąć? Nie. Chyba nic na razie nie będę mógł zrobić. Czy to jest mapa? Spójrzmy. O kurde, to jest mapa. No działa żyroskop, ej, fajnie. Uuu, god damn it. No dobra, lecimy dalej, nie ma co. Oho! Jesteśmy wyeliminowani, a my tu jesteśmy, nawet nie rozpoznałem tego miejsca, że to jest hol główny. Czyli tutaj jesteśmy, okej. I co, będzie pan recepcjonista? No mi się wydaje, że te wszystkie osoby to są, o właśnie, to są takie minionki. Oj, nie wyjdziemy stąd. Ale mi przykro. A nasz piesek? Nasz piesek po prostu ma ich gdzieś. O ty chamie, zauważyłeś nas. Oho! Oho! Dobra, czy to będzie pierwsza walka? To sterowanie! To sterowanie!
Co powinienem robić? Wciągać go. No. Co jest? Halo. No. Aha. To ja go powinienem... oślepić. I go wciągać. Dobra, w prawo, okej. Taki sposób. Dobra, teraz rozumiem. Czyli najpierw oślepiamy. I teraz, dobra, tak uderzamy. Okej, teraz rozumiem. Ale tu jest klawiszologia powalona. Ja cię kręcę, gdyby tylko nie ta kamera! Ta kamera jest najgorsza, znaczy nie że kamera, to sterowanie drugą gałką. God damn it. O, kolejni wchodzą do gry, dobra, ja was pokonam tutaj. Chodźcie. Dobra, czyli najpierw... Dobra, i w tą stronę. Bum! 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 Ej, to jest fajne! A, chodź! Ty będziesz łatwy. Raz, i dwa, i raz, i dwa. Dobra, czyli to jest taka forma tutoriala. Super, udało się. Czyli rozumiem, że nie możemy mieć 100 życia, tylko 99 bez przerwy. O tak! Mamy to, Luigi, brawo dla ciebie. I co teraz tutaj? W takim razie gargulec sobie stoi. Czy tu jest... widzę jakiś kluczyk, okej? Kluczek mi się wydaje, że nam się przyda. A czy nasz drogi doguś przyniesie nam ten... kluczyk? Nie wydaje mi się. Sugeruję, że mamy iść na górę. No dobra, tylko że ten kluczyk to mi się wydaje, że mógłby się nam przydać do czegoś. Okej, jego sprawa. Dobra, na razie tutaj nie będziemy chyba nic za bardzo eksplorować na samym dole. Będziemy do tych miejsc i tak na 100% wracać. To jest takie... To musi się stać, tak? Są monety, ej, tak leżące. Okej. Ciężko mi się przyzwyczaić, że jak patrzę się w tą stronę, to muszę w lewo dać gałkę, jeżeli chcę się odwrócić w prawo i na odwrót. Po prostu, to jest ciężkie. Idziemy dalej. Duże drzwi. No nie, o właśnie. No, nie mamy klucza i co teraz? Przejdę tutaj? Jak ja kucać nie mogę? A może... O! Proszę bardzo. Trzeba było od razu tak pomyśleć. Zbierzmy sobie to wszystko, nie wiem na ile to jest warte. Ale to niszczymy! Czy jest sens? Chyba nie. O, dobra, w taki sposób. No, kluczyk. Halo. Może popchnąć musimy. Nie? A, po prostu wziąć, no ale przestałem przed momentem. Why? Dlaczego mi nie pokazało, że mogę wziąć? I don't fucking know. Dobra, idziemy sobie na górę. Idziemy sobie na górę, czyli to już będzie drugie piętro w takim razie. To my będziemy często się wracać. Aj. Kaczenka. Oglądnijmy ją sobie. Oho. To w taki sposób zjadło. A, idziemy od razu. Super, dobra. Ej, na razie mi się podoba. Tylko muszę przywyknąć do tego sterowania. Jest ciężki po prostu. Co żeś zauważył? Okej, profesorek. Ja coś kojarzę, że był w jedynce i w tej dwójce. Widziałem po prostu. Czyli jednak jest jakaś tutaj fabularna. Ale dobra, on jest pomagierem naszym czy tym złym? Bo nie wiem. Szczerze nie wiem, on jest zły czy dobry. Ale co on tutaj robi w takim razie? Jest chyba bezpieczny, chłopie. Chociaż ja bym tutaj jeszcze sprawdził tego kwiatka. No dobra, bez przesady, nie ma hajsiwa, to chodźmy. Co nasz doktorek może nam tu pomóc, zrobić cokolwiek? O ile to jest tu? A, nie mam klucza. I tu go nie będzie. Tu. Może w ty... O, jest tu układ. Okej, już jakaś pierwsza zagadka? Przyszliśmy tu... Okej, tu potrzebujemy, czyli tu i tu. Tak, żeby... A czemu? Po co ten wybuch? W takim bądź razie. I don't know, no ale dobra, oglądnijmy tutaj najpierw. Yo. Podoba mi się ten ruch. To jest tak dobry ruch, bo od razu tutaj wszystko sobie rozwalamy. O no, patrzcie. To jest fajne, po co mam się bawić w to wciąganie z tymi gałkami? Znaczy dobre, to też jest okej. Ale ten worek bym przytulił. Dajcie ten worek.
Holy shit, ile siana. Ale to było dobre. To był dobry wybór. Coś tu będzie? Jakiś kluczyk? Nie, ale będzie hajs. Hajs zawsze. A tak, nom. Tu coś chyba widzę. Czy nie? Co, o co tu chodzi? Aha, że mogę tak wciągać. Okej. A to znika? Znika. Okej, to jest takie zaciąganie tych rzeczy. Dobra, a tutaj? Tu nic nie mogę. A to działa na światło! Ej, ja nie wiedziałem. Ej, mamy pierwszy kryształ w grze. Okej, gra mi jeszcze tego nie wytłumaczyła, że to jest takie coś na światło. I tutaj coś też jest. O, proszę bardzo! Ej, ale dobrze, mamy kluczyk już od razu. Ty, no, absolutnie mi gra jeszcze tego nie wytłumaczyła, a ja już to ogarnąłem. Ładnie. Coś tak mi, kurczę, świtało, że nie bez powodu są takie świecidełka. No dobra, czyli to pomieszczenie możemy uznać za gotowe. Plakaty. Aha, że poszukiwany Luigi? O, wychamy. Chcecie walczyć? Dobra. O, rozwalimy od razu jednego, drugiego. No dajesz. Dobra, bierzemy cię. Ej, nie jesteście tacy trudni. W sumie. Dobra, o, już jasno, a nie. Myślałem, że będzie jasno tutaj. Dobra, zbieramy hajs chyba. I co, i możemy tutaj przejść? Wydaje mi się, że tak. Jeszcze to zrobię. Takie pierdnięcie. Tak, to na bank jest ten kluczyk. Super, ej, fajnie. Dzień dobry, witamy. O! Wow! Pieniążki, dobra. Czy to mogę zaciągnąć? Nie, nie mogę. No dobra, tutaj jakieś te rzeczy. Stryk. Co tutaj będzie w tym sejfie? Czy to jest jakieś gazety? What is this? O! Co to jest? Jakaś soczewka? Jakieś ulepszenie może? O, coś lepszego. Mhm. Oh yeah. Dobra, i co? I teraz to, co jest na obrazie? Okej. Przytrzymać muszę. Okej, czyli to, co teraz widzimy na obrazie, jak właśnie takie monety czy coś, to możemy zebrać, tak? Aha. A ty co tam robisz, kolego? What the fuck? No? No? O! Spoko. Spoko, trochę zawsze siana. Czegoś tutaj nie ma? O właśnie. O właśnie. O, ile rzeczy. O kurde. Dobra, jest co tu zbierać w tej grze. I żeby wszystko, no postaram się. Ale rozwalam. No. Ale rozwalam. Dobra, mamy 1900 już jest. Teraz pytanie, czy to na dole mogę. Mogę jakoś? Bo coś jest tam po drugiej stronie. Może ja tędy powinienem przejść? Nie, tutaj jest. A nie, jest przejście! Ej! To właśnie tak mnie ciekawiło. Au! O ty chamie. Po co to jest? Może za pomocą tego? What the fuck? Ej, ja nie wiedziałem, że tak mogę! Że niewidzialne skrzynki. No i co teraz? Ej, halo. Co to? Czym wy jesteście? Co to było w ogóle? I don't fucking know. Ej, się jeszcze uczę tutaj. Dostałem jakieś jajko? Czy co to było? Nie wiem co to było. Ale chyba powinienem się cieszyć. Wow. O, tam przecież ta skrzynka jest. No dobra.
bierzemy. Ej, ej, te pomieszczenia naprawdę mają dużo tajemnic tutaj. What the fuck? Coś z tego obrazu? Nie, wydaje się, że nic i tutaj nic więcej nie zrobimy. Dobra, idziemy. No jak jakiegoś hajsu nie zbiorę, to mówi się trudno. Co to guś chcesz mi pokazać? Już mamy się wracać. Tak? No dobra, no to jak każesz mi wracać, to okej, zgodnie z fabułą idźmy. O właśnie, no profesorka przecież teraz weźmiemy. No i? Mamy to. Witaj profesorku, jak ty masz w ogóle na imię? I don't fucking know. Gad. Jestem ostatnią osobą, której się spodziewał tutaj, okej. Ale musimy tutaj no, przejść do roboty. Nie możemy tutaj się cieszyć swoją obecnością. Chodźmy, dobra. Okej. Jest tutaj bardzo dużo duchów, jasna sprawa. Mama Mario! No nie możemy ich tu zostawić, no to jest wiadome. Jesteśmy tacy sami, Luigi się nie zmienił. Okej. Nie jestem z tego aż tak zadowolony, ale ja, profesor Alvin Gat, mam pomysł. Okej. Musimy iść do mojego auta. Czy pomożesz mi tam dotrzeć? Czyli pewnie do garażu będziemy musieli iść. Dobra. Poltergeist G00, który mam. Czy wzięliśmy z jego auta? Tak, no tak, wzięliśmy. Okej, musimy wrócić się do garażu. Dobra, jasne. Ale my na teraz, ludziska, zakończymy, tak więc jeżeli chcecie więcej odcinków z Luigi's Mansion 3, dawajcie znać w komentarzach, a ja wam dziękuję dzisiaj za oglądanie, trzymajcie się i hej hej!